Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Prezydent Gorzowa przypomina rządowi, że miasto także ma plany na budowę nowej obwodnicy. Jacek Wójcicki skomentował dla nas informacje przedstawione podczas wczorajszej konferencji prasowej wiceministra Waldemara Budy w sprawie finansowania budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. O wsparciu dla południa regionu oprócz ministra mówił także wojewoda lubuski Władysław Dajczak, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz poseł Marek Ast. Gorzów liczy na podobną pomoc przy budowie północnej obwodnicy miasta. Przed nami najważniejsza inwestycja, to jest inwestycja w północną obwodnicę Gorzowa. Widząc skuteczność naszego wojewody, jak udało się pozyskać dofinansowanie do południowej obwodnicy Zielonej Góry i zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, liczymy na pana wojewodę, że równie tak skutecznie pomoże nam załatwić dofinansowanie dla północnej obwodnicy Gorzowa. Oczywiście cały czas zabiegamy. Widzimy, że dzięki wsparciu rządowemu Zielona Góra dostała takie dofinansowania do południowej obwodnicy 114 milionów, do obwodnicy zachodniej 63 miliony. Mam nadzieję, że i dla Gorzowa również politycy pomogą i to dofinansowanie się znajdzie. Oczywiście mówimy tutaj o zrównoważonym rozwoju. Województwo rozwija się dzięki dwóm stolicom, więc również Gorzów liczy na takie dofinansowanie. Północna obwodnica da nam przede wszystkim oddech miastu, ponieważ dzisiaj wprowadzamy do centrum drogę krajową 22. Chcielibyśmy ją wypuścić na północ, tak żeby ona nam troszeczkę odkorkowała miasto, a poza tym spowodowała, że ruch z strefy przemysłowej, z osiedla europejskiego będzie miał swobodny przejazd właśnie tą północną obwodnicą Gorzowa. A teraz ważne ostrzeżenie drogowe dla kierowców. W sobotę wykonawca przebudowy ulicy Chrobrego i Mieszka I będzie prowadzić prace sięgające od siedziby sądu do skrzyżowania z ulicą Roosevelta, Kazimierza Wielkiego i Alei Księdza Witolda Andrzejewskiego. To się wiąże ze sporymi utrudnieniami. To jest kolejny trudny moment, który zaczyna się dla naszych kierowców, ale bardzo obiecujący, dlatego że pokazuje, że ta inwestycja dobiega końca. Ten odcinek ulicy Mieszka I od sądu do ulicy Roosevelta będzie przebudowywany od soboty i tam w związku z tym pojawią się utrudnienia. Wykonawca czekał właśnie na koniec tej inwestycji, żeby przeprowadzić remont tego fragmentu ze względu na funkcjonowanie również sądu i instytucji, które tam się znajdują w pobliżu, dlatego nie można było tego zrobić wcześniej. No ale to jest znak, że już praktycznie na ukończeniu jest cała ta przebudowa, więc na różnych odcinkach różnie to wygląda, w niektórych jest bardziej zaawansowane, w niektórych mniej, ale to wykonawca ma to pod kontrolą. Ważne jest też to, że to skrzyżowanie na początku ulicy Chrobrego również już zbliża się do finału, więc mamy nadzieję, że z końcem roku ten remont zostanie zakończony. Na początku było bardzo dużo problemów i związanych ze znaleziskami archeologicznymi, z przekładaniem instalacji elektrycznych, z przeprojektowywaniem. Na szczęście wykonawca tu bardzo sprawnie sobie z tym poradził i tutaj nie mamy jakiegoś większego opóźnienia w porównaniu do takich założeń, które były wstępne, bo one na taką skalę inwestycji dotyczą kilku tygodni, więc to naprawdę nie jest duży problem. Natomiast już w tej chwili te prace przebiegają. Biegają intensywnie, one się powoli zbliżają do finału. Już są torowiska, prace brukarskie w dużej części ukończone, więc teraz właściwie zostają takie prace wykończeniowe i liczymy na to, że przebudowa z końcem roku się zakończy i że mieszkańcy odetchną, a my będziemy mieli bardzo piękną ulicę. Pierwszoklasiści z Gorzowa otrzymali dziś ekologiczne lunchboxy wielokrotnego użytku. To działania w ramach miejskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej. Wręczenie pierwszych upominków odbyło się w Szkole Podstawowej nr 16. W tym roku miasto prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną Każdy konsument warzyw i owoców świadomym ich producentem i ty możesz zostać miejskim ogrodnikiem, a nawet rolnikiem. Współfinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kampania
kampania ma na celu zachęcenie mieszkańców do ogrodnictwa i rolnictwa miejskiego. Uczniowie otrzymali lunchboxy wielokrotnego użytku wykonane z włókna bambusowego i tworzywa sztucznego oraz jabłka. Akcję finansowo wspiera miejska spółka Inneco. Gorzów zaprasza mieszkańców do udziału w nocnym szlaku kulinarnym, który odbędzie się dziś i jutro. To nowe wydarzenie w naszym mieście, którego celem jest między innymi wspieranie lokalnej branży gastronomicznej. W szlak wpisuje się także temat kolejnego spaceru po Gorzowie, który odbędzie się w sobotę. Zapraszamy na kolejny spacer po Gorzowie w ramach cyklu Chodźmy na spacer. Ja przypomnę, realizujemy od początku czerwca. Zaplanowanych było 11 spacerów. Jesteśmy po półmetku, ponieważ za nami 6 spacerów, przed nami jeszcze 5, ale myślę, że równie ciekawych jak te pierwsze 6. Przypominam, że przewodnikiem na każdym spacerze jest wybitny Zbigniew Rudziński, który wspaniale opowiada szczegóły dotyczące historii i ciekawostek na temat miasta Gorzowa. Ten spacer 4 września jest wyjątkowy o tyle, że wspaniale zbiegły się terminy spaceru, którego hasło brzmi od chleba i likieru po ucztę duchową, ponieważ w ten weekend najbliższy również mamy nocny szlak kulinarny. W związku z tym wspaniale te tematy dwa się zbiegły i mamy niespodziankę dla wszystkich uczestników spaceru, którzy zdecydują się w sobotę o godzinie 10 przyjść na Stary Rynek, ponieważ dla wszystkich będzie słoiczek masła jabłkowego, czyli kulinarnego przysmaku Gorzowa, więc taki gratis związany z tym, że ten weekend zapowiada nam się bardzo smacznie, bardzo kulinarnie, bardzo gastronomicznie, w związku z tym ten nasz spacer pięknie wpisuje się w nocny szlak kulinarny. Ja tylko przypomnę, że do zobaczenia, do odwiedzenia będą kamienice przy piekarzy i nalewkarzy. Trasa będzie wiodła przez Bulwar Wschodni, kamienice pod Łabędziami, pomnikowy bluszcz zwyczajny, Kościół Zgody przez Rycerską Wieżę i skończy się na Kozaczej Górze. Stamtąd uczestnicy spaceru będą mogli kontynuować spacer po Gorzowie, ale już we własnym zakresie. Spacer średnio trwa od 2 do nawet 4 godzin. Tak wyglądał ten ostatni spacer wzdłuż Rzeki Srebrnej. Ten najbliższy to około 2 godzin w centrum miasta z przysmakiem gorzowskim, z masłem jabłkowym z Renety Landsbergskiej, także naprawdę warto, zapraszamy. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.